Teraz ja, Polaczuna, na błędach wychowany, w swojej tematyce dobrze obeznany, przez zacusików i skurwysynów nielubiany. Syn na przyszłość swoje drogocenne plany, bandę krytynów obchodzę szerokim łukiem, bo wiem, że bez forsy dla nich nic nie znaczę, bo myślę, że bzdury tylko ciągle gracze. Na wstępie zaraz coś ci tu wytłumaczę. Forsa ziomuś w tym biednym kraju to nie wszystko, za to ja do osiągnięcia swego życiowego celu jestem już bardzo blisko, w czasie gdy ty chciałbyś mieć od razu wszystko. Lecz nie zrozumie źle, ja nad swoim własnym stylem pracuję ciągle, jedynie co mi pozostało to uczciwa praca z kumplem z osiedla, który ludzi na dobrą drogę nawraca. Nie ma, że boli, chociaż w głowie się pierdoli, czas płynie uparcie powoli, a ty mimo swej słabej woli zapierniczasz za 8 stówek miesięcznie, bo tu wśród ludzkich mas pieniądz do życia jest potrzebny koniecznie do tego, by przetrwać, ze sensu życiu nadać. Jeśli chodzi o mnie, ja chcę dalej rymy składać. Yo, słuchaj stary, jedna dobra rada, daj sobie spokój ze sprzedajnymi kurwami, kieruj się w życiu swoimi zasadami, nie podejmuj zbyt szybko pochopnych decyzji, które mogłyby ci później zaszkodzić lub twoją inwencję twórczą uszkodzić. Nie daj się skurwielowi zbałamucić, cały ciężar z siebie musisz zrzucić, by przeciwko niemu go obrócić, kaptur na głowę musisz zarzucić, by swą drogę do celu skrócić. Wychodzę na miasto w pogoni za pracą, po drodze podbijam do swoich kolegów: cześć ziomale, co dzisiaj porabiacie? Nowe wyzwania przed sobą stawiacie? Polaczyna nagina przez cały czas przed siebie, to przesłanie kieruje oczywiście do ciebie. Ej kolego, jak masz szkołę, to się pilnuj, wypady na miasto z kumplami przystopuj, jak wiesz czego chcesz od życia, to próbuj, trenuj prawdy, mówić się nie bój, dokonuj rzeczy niemożliwych, tak jak to robię, o wodzie i chlebie, ale tylko dla siebie. W zasadzie podstawą tych tekstów to jest dobro, a zło jest odnośnią. Na odwrotną niepokorność, rozpraszającą wolność, tą formą każda gościuwa i gość ma ten nośnik co dnia, pierwiastek dobra, a sprawa sposobna, że zazwyczaj ten, co najgłośniej pieprzy, jest najbeznadziejniejszy. Wierz mi, wierz iż spokojną tą opcją rzecznik, jak każdy grzesznik, ludzie bądźcie większej części sobie serdeczni. Moim drogowskazem życia nie jest zawyżone jota, a moim drogowskazem rapu nie jest zaskarbiona plotka. Słodka esencja jedna wciśnięta, to prawda prosto z serca, której nie zaniecham. Między nami przepaść, a może ta litera. Jednie mam się za lidera, ale swoich ludzi wspieram. Kolega po fachu, czy cholera na dachu? Wybierasz się ratuj, ze swego postrachu sensu braku. Trzecia strona etapu to piękno rapu. Potraktuj to jak ultimatum na masfatum. MOGIZ, szczerość we fachu tych dwóch Polaków od 2H wągrowcu startu. Rozważań trójcy status, jak na świecie całym. Prawda, dobro, piękno w ujęciu nieuniwersalnym, a jednak nasz to też szczętnie sięga, bo nasz rap wypływa w pełni serca. Definiuj to piękno. My imagination can give me wings to fly. Won't let me be, or let me be me. See against you, whatever, whenever, nigga, fuck you gon' do. My life's like a soundtrack, I wrote to the beat. I wrote to the beat.